Rutuski. Zacząć jakąś pracę z tymi robotnikami. Udało się właśnie poprzez Olszewskiego zdobyć adresy tych osób. Oczywiście, że się pojawiły zresztą w sądach wówczas. I doszło do takiej pierwszej, jak gdyby, pierwszego podziału organizacyjnego. Znaczy część z nas tam zaczęła działać jawnie, znaczy stała na korytarzach, rozmawiała z rodzinami, a część, między innymi ja, wycofaliśmy się z sądu, nie chcąc pokazywać swoich twarzy, natomiast wiedząc, że zaczniemy działać, zaczniemy jeździć do rodzin, korzystając z tego, że jeszcze nie byliśmy wtedy znani milicji, po jakimś czasie oczywiście nas rozpoznano, już zidentyfikowano, natomiast na początku korzystaliśmy z takiej premii anonimowości. Tak. Więc ja się wycofałem wtedy i tam dostaliśmy pierwsze, właśnie na korytarzu w sądzie, dostaliśmy pierwsze kontakty, no i kilka dni później nastąpił pierwszy wyjazd, to była nasza trójka, czyli Wojciech Onyszkiewicz, Henryk Wójcik, ja, z dworca Warszawa Śródmieście, wyruszyliśmy dumnie do Ursusa i tam zaczęliśmy kontaktować się z rodzinami. Ale to następna historia, czyli historia, jeśli mogę, przepraszam, że wejdę, ale w słowo. Pamiętajmy o tym, że w warunkach blokady informacyjnej tak naprawdę nikt nie wiedział, jaka była skala i protestów, właśnie, i później represji. To właśnie tak dlatego, ciemno było, że w Ursusie zatrzymano pociągi, było wiadomo przed w Warszawie, było wiadomo przede wszystkim o tym, że strajkował Ursus, a wieści o Radomiu i o skali protestu i o skali represji było wiadomo dopiero później, gdy opozycjoniści skontaktowali się z ludźmi więzionymi za Ursus i te wieści zaczęły rozchodzić się dużo później. Ja mam prośbę jeszcze do pana Dariusza Kupieckiego. Użył pan sformułowania czarna jedynka. Czy może pan przybliżyć naszym słuchaczom tę nazwę? Pierwsza warszawska drużyna harcerzy, drużyna, która pielęgnowała i pielęgnuje nadal, bo istnieje, ci chłopcy tam, dziewczęta działają. Tradycje starego harcerstwa przedwojennego, patriotycznego. Myśmy starali się, byliśmy taką w Warszawa Kotów, byliśmy taką trochę czarną owcą, ale tolerowaną przez władze z pewnymi tam... Trochę taką czarną owcą. Osobne, też ciekawe, ale... Taką owcą radarową. Tak trochę szalokę. Ale nadal chcieli utrzymać. To było coś na tej próbu. Taką trochę czarną owcą. Spotykaliśmy się raz na miesiąc. Koniecznie muszę o tym ględzić. Trzeba pilnować, gdyby ktoś chciał coś podwędzić. W sumie społeczno-politycznych. To było takie nasze wychowanie, samokształcenie w historii współczesnej i w polityce. Taka działalność ówcześnie na pewno powodowała agresję, inwigilację. Czy się pan nie obawiał o rodzinę, o siebie? Przed wydarzeniami czerwcowymi nie. Myśmy być może troszkę naiwni. Kicia tu, kicia tam. Czarną godzinę dobrze znam. Nikt nam tego nie zabraniał, to się spotykaliśmy. Starsi nas oczywiście zdawali sobie sprawę z tego sprawy, co tak starsi. Wtedy instruktorzy. W moim przypadku Piotr Daimski, o 12. Oni owszem, tak. Oni owszem byli podli. Myśmy po prostu chcieli się rozwijać, zrozumieć rzeczywistość. Mieli zrozumieć. Że to diabły. Nasze stanowisko określić wobec tego świata, jako młodzi, dorastający ludzie i chcieliśmy wiedzieć, co mamy robić. Zarówno indywidualnie, jak i grupa, bo byliśmy mocno zżyci. Mieliśmy taką silną tożsamość grupową. Silna tożsamość. Nie zapominajmy, że te środowiska studenckie i robotnicze nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie. Czy tutaj ciężko, trudno było dotrzeć do środowiska studenckiego, żeby przekonać ich do organizacji pomocy, do włączenia się w tę pomoc? Do studentów łatwo nie było. Raczej nie tyle działaliśmy poprzez grupy studenckie na uczelniach, gdzie studiowaliśmy, bardziej poprzez środowiska, które grupowały te osoby poza uczelniami, czyli
to były Klub Inteligencji Katolickiej w przypadku Warszawy, to była właśnie Czarna Jedynka i Gromada Włóczęgów, gdzie no, było kilkudziesięciu studentów, z którymi można było nawiązać kontakt i część z nich się zaangażowała. Później dopiero doszło, ale to już był późniejszy okres rozwoju opozycji, kiedy powstały już studenckie komitety. Natomiast tutaj to było raczej poza uczelniami. Inna kwestia, jeżeli chodzi o środowiska robotnicze, bo tutaj widać było no, bardzo silne takie zatomizowanie tego środowiska. Ludzie się bali. Myśmy przełamywali te bariery, wchodząc do mieszkań, przedstawiając się jako studenci właśnie. I tu, o dziwo, traktowano nas z pewnym zaufaniem. Znaczy, przyjście i przedstawienie się jako student otwierało drzwi wśród tych rodzin, a nie zamykało. I z tego wiązku masowo korzystaliśmy. Ja przy tej okazji chciałem zdementować pewien mit, który, jak mi się wydaje, pobrzmiewał w Pani pytaniu, w takim pewien sposób mit założycielski Solidarności, że w 1968 roku to studenci, którzy wtedy, kiedy potrzebowali pomocy w grudniu, to robotnicy się od nich no, nie udzielili im pomocy i dopiero po czerwcu 1976 roku właśnie te siły się połączyły, czego rezultatem było powstanie Solidarności. To oczywiście mit, który został bardzo mocno ugruntowany przez Andrzeja Wajdę, w człowieku z marmuru, ale nie miał wiele wspólnego z prawdą. Profesor Jerzejster w swojej książce o marcu wykazał jednoznacznie, że wśród zatrzymanych, aresztowanych uczestników demonstracji było nawet więcej młodych robotników niż studentów. Była to przede wszystkim rewolta ludzi młodych. I podobnie było w przypadku grudnia 70 roku, gdzie wśród zatrzymanych byli również uczniowie i studenci. Osobną jest kwestią, to jest oczywiście to, o czym mówił pan Dariusz, to znaczy olbrzymie zatomizowanie i zastraszenie środowisk robotniczych. To jest jednak wielka różnica między inteligencją wielkomiejską, a właśnie zakładami, a robotnikami w zakładach przemysłowych. W dodatku wielka różnica między tym, gdzie te zakłady, gdzie ci robotnicy pracowali. Była wielka różnica między robotnikami na wybrzeżu, w stoczni. To była w pewien sposób arystokracja klasy robotniczej, jeśli można tak powiedzieć, odwołując się do języka marksistowskiego. No a robotnikami w Radomiu, często chłoporobotnikami. Są takie znane relacje ludzi, którzy jeździli do Radomia, no, że przeżyli szok, wchodząc do tych mieszkań, widząc, w jakich warunkach ci ludzie żyją. To były często no, stare, rozpadające się kamienice, jeszcze XIX-wieczne. I również no, byli zaszokowani skalą zastraszenia tych ludzi, którzy rzeczywiście, no, były przypadki także tego, gdy ludzie przedstawiający się jako przedstawiciele Komitetu Obrony Robotników po prostu nie byli wpuszczani. Powiem jeszcze, że w przypadku Radomia SB przeprowadziła wielką akcję, no, oczywiście próbując przeciwdziałać akcji pomocy, nachodząc wszystkich represjonowanych, pytając ich o to, czy kontaktowali się z nimi młodzi ludzie, czy udzielali im i pomocy. Rezultatem były no, takie głośne akcje przeciągania represjonowanych robotników. Był taki człowiek, Stanisław Wijata, nie pamiętam teraz dokładnie, ale który później w radiu mówił, że on został że został zmuszony przez młodych ludzi do przyjęcia pieniędzy, a później jeszcze raz na falach Radia Wolna Europa powiedział, że przyszła do niego służba bezpieczeństwa, próbując go zastraszyć, więc odbywała się walka. Czy ludzie włączali się w tę pomoc, panie Dariuszu? Czy chętnie ulica włączała się w pomoc robotnikom? Ulicy powiedzieć nie można, wówczas ulica jako taka nie istniała. Istniało szerokie środowisko znajomych. I tutaj oczywiście tak. Znaczy spontaniczna pomoc, najrozmaitsza, oczywiście finansowa i to było bardzo potrzebne, bo tym ludziom potrzebne były jakieś zasiłki na w ogóle na przeżycie, bo ojcowie rodzin siedzieli aresztowani, trzeba było dzieci nakarmić, więc w związku z tym to było bardzo potrzebne, ale pojawiały się różne rodzaje pomocy, również materialne. Ja kiedyś wróciłem do domu obładowany stertą ubrań dla dzieci, które później transportowałem do Ursusa, więc to była pomoc była najrozmaitsza, a to była pomoc organizowana poprzez kręgi znajomych, znajomych, znajomych i w ten sposób to trafiało do nas. Jakie były, bo mówimy cały czas o Komitecie Obrony Robotników, oczywiście głównym powodem była powstania KOR-u, była pomoc robotnikom, natomiast jaki był kontekst powstania, bo też międzynarodowy kontekst był bardzo ważny. Znaczy,
Wiem, że bardzo silne były obawy, zwłaszcza wśród starszych państwa, założycieli KOR-u, obawy o tym, że wszystko to zostanie za chwilę zamknięte przez SB i będą zorganizowane procesy polityczne. Na szczęście dzisiaj, ale wiemy to dopiero dzisiaj, jako historycy możemy to analizować na chłodno, nie było to takie proste, no za co odpowiadał pewien splot sytuacji międzynarodowej. Z jednej strony odprężenie i to, że PRL była jednym z sygnatariuszy aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europy w Europie, gdzie no, w ostatnim koszyku zobowiązała się do respektowania praw człowieka i obywatela, wolności sumienia, wolności wyznania, podstawowych wolności. W ten sposób, chociaż wtedy, kiedy podpisywano to porozumienie, nikt po stronie bloku komunistycznego nie spodziewał się, że może to być w ten sposób wykorzystane. Okazało się, że nagle pojawiło się narzędzie, akt międzynarodowy, do którego opozycja może się odwołać i władza w jakiś sposób będzie już tym skrępowana. No a drugi element narastający od 1976 roku to stopniowe uzależnienie od kredytów i obawa o tym, że no, może dojść do jakichś sankcji. Bardzo dziękuję panom za spotkanie, Dariusz Kupiecki i dr Paweł Sasanka, a ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nas Kleopatry już za tydzień. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 5 minut 23 w internecie i na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać dwa spoty, które mają zachęcać do okazywania szacunku wobec powstańców warszawskich oraz do pielęgnowania pamięci o powstaniu. Dwa kilkudziesięciosekundowe filmy pod tytułem Szpital i kamienica przygotowało Muzeum Powstania Warszawskiego we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową z okazji 73. rocznicy wybuchu powstania. Więcej na ten temat w Witold Banach. Spoty mają przede wszystkim przypomnieć najważniejsze idee, jakie przyświecały powstańcom warszawskim, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Spoty służą temu, żeby przypomnieć, kim są powstańcy, ale też jakie wartości są dla nich bliskie. Że istotną wartością dla powstańców jest wspólnota. I że 1 sierpnia, godzina 17, godzina W, to jest właśnie ten moment, w którym tą wspólnotę możemy zamanifestować na bardzo różne sposoby. Ta akcja też włącza się w dyskusję o tym, czym jest znak Polski Walczącej dzisiaj. Mówimy, że to pokolenie ryzykowało życie, rysując ten znak. Ten znak był znakiem siły polskiego ducha i nadziei, że Polska kiedyś się odrodzi. Spoty zostały wyreżyserowane przez Magdalenę Wieczorkowską-Klęcel i zrealizowane przez Warszawską Szkołę Filmową. Kanclerz szkoły Maciej Ślesicki wyjaśnia, że realizacja filmów była swoistym obowiązkiem. Uważamy, że to po prostu jest święta sprawa i dla młodego pokolenia, i dla starszego. Ci ludzie już odchodzą, a jeżeli my teraz nie pokażemy młodemu pokoleniu, że to są nasze ikony, że to jest podstawa, na której opiera się polskość i ten naród, no to będzie nam trudno, jeżeli to nam ucieknie. Powstańcy warszawscy z uznaniem ocenili spoty. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, powstaniec warszawski Leszek Żukowski, podkreślał, że te filmiki mogą odegrać ważną rolę w popularyzacji wiedzy o powstaniu warszawskim. Jeżeli nie przekażemy młodszemu pokoleniu tej wiedzy, którą my starzy żyjemy, no to sprawa umrze śmiercią naturalną, czyli wraz z upływem czasu się zapomni. Także te spoty uważam za słuszne. Z kolei Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, podkreślała, że niezwykle cenne w obu spotach jest przypominanie zarówno o cichych bohaterach powstania, jak i o powstańczych ideach. Oba spoty są wspaniałe. Po pierwsze, ten spot o sanitariuszce, on nareszcie mówi o tym, kto był w powstaniu najważniejszy. One były najważniejsze. Lekarze, cała służba zdrowia, o której się tak mało mówi i nie mówi, że oni byli bohaterami, bo my wypełnialiśmy, żołnierze, nasz obowiązek. A oni, mimo że mieli mało środków do tego, żeby mogli działać, potrafili tą służbę zdrowia tak prowadzić, że naprawdę najwyższy szacunek dla nich. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Choć miało trwać tylko kilka dni, zakończyło się po 63 dniach krwawych walk z Niemcami, w których zginęło około 20 tysięcy powstańców i około 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Reklama. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla.
wyszedł zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Po reklamie. Autopromocja. Czy człowiek stał się niewolnikiem postępu technicznego? Czy oświecenie popełniło samobójstwo? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, socjologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Życie z duszą czy bez? Niedziela, godzina 19:15. Zapraszam, Filip Memchess. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23:00. Czas na informacje dnia. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia wręczone. Unijni liderzy sceptycznie ocenili brytyjską ofertę dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje nowy plan postępowania wobec uchodźców. Maja Borkowska, zapraszam. PKN Orlen laureatem głównej nagrody gospodarczej Polskiego Radia. Tę samą firmę nagrodzono również w kategorii Filantrop Roku. W kategorii Przełomowe rozwiązanie wygrała firma Hyper Poland. W kategorii Skarb Narodowy zwyciężyły PZUSA, Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski. W kategorii Ambasador Biznesu RP nagrodzono toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, natomiast w kategorii Dobry Zarząd Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wyróżnienie przyznano zarządowi, dla którego wynik finansowy nie stanowi jedynego priorytetu w prowadzonej firmie. Statuetkę odebrał prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak. Polskiemu Radiu tłumaczył, jak postrzega dobry zarząd w przedsiębiorstwie. Sprawny i pracowity, a przede wszystkim uczciwy. Oczywiście jestem dumny z tej ekipy. Czasami te problemy nas przerastają. Na szczęście mamy sąsiednie firmy, z którymi jesteśmy w stanie współpracować, ale gdyby nie pełna koordynacja i współpraca w zarządzie, to oczywiście by się to tak nie udawało łatwo. Gala rozdania nagród gospodarczych Polskiego Radia odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Patronat honorowy nad projektem objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Unijni liderzy sceptycznie i krytycznie ocenili brytyjską ofertę dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Wczoraj późnym wieczorem propozycję przedstawiła premier Theresa May, a dziś komentowano ją podczas drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji, który wczoraj skrytykował nasz region za brak solidarności w Unii. Premier Beata Szydło poinformowała, że poprosiła Emmanuela Macrona o lepszą komunikację i merytoryczną dyskusję. Oceniła, że spotkanie z prezydentem Francji było dobre. Umówiliśmy się na dalsze spotkania i na konsultacje. Dobra była też atmosfera podczas szczytu, relacjonował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak współpraca między prezydentem Francji a krajami Wyszehradu. Nadzwyczaj produktywna i bez żadnych zbędnych emocji. Niezależnie od tego, co kto mówi w wywiadach, to jeśli chodzi o samą pracę dzisiaj, jestem mile zaskoczony. A ten szczyt przebiegł wyjątkowo bezproblemowo i zgodnie. Dziś europejscy przywódcy zgodnie uznali, że brytyjska oferta dotycząca zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie jest niepełna. Tak mówiła premier Beata Szydło. To są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. A wczoraj unijni liderzy zgodzili się na wzmocnioną współpracę w dziedzinie obronności. Zaakceptowali też przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Od 1 lipca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej koło Łańcuta będzie samodzielną placówką. Będzie współfinansowane w 95% przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś w Markowej podpisano umowę w tej sprawie. Sygnatariusz porozumienia, wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński powiedział, że Muzeum w Markowej pełni ważną rolę w kultywowaniu pamięci historycznej. Kwestia sprawiedliwych wśród narodów świata, postawy wobec martyrologii Żydów i także Polaków. To są rzeczy, o których musimy pamiętać. To świadczy o naszej tożsamości, o tym, że jesteśmy ludźmi myślącymi, wybierając wartości. To, jak inni ludzie, zwłaszcza w momentach próby, potrafili się zachować. Ministerstwo zobowiązało się do łożenia na Muzeum w Markowej około 1 000 000 zł rocznie. Ponadto będzie finansowało inwestycje prowadzone w placówce i realizowane tam projekty edukacyjno-badawcze. We Francji w ciągu 2 tygodni zostaną przedstawione nowe procedury w sprawie przyznawania w tym kraju azylu politycznego, zapowiedział to szef resortu spraw wewnętrznych, który jednocześnie wykluczył możliwość budowy ośrodka dla imigrantów w Calais.
Minister Gérard Collomb przybył do Calais, aby na miejscu przekonać się, jak wygląda sytuacja i by porozmawiać z miejscowymi władzami, policją, pracownikami portu w Calais i mieszkańcami miasta, w tym z lokalnymi handlowcami. Wizyta szefa resortu jest następstwem wypadku, do jakiego doszło przed kilkoma dniami, w którym zginął polski kierowca. Przyczyną tragedii była barykada z drzew ułożona w poprzek autostrady przez imigrantów. Gérard Collomb wykluczył możliwość utworzenia w Calais ośrodka dla uchodźców chcących się przedostać do Wielkiej Brytanii. Zacznie się od kilkuset osób, a potem rozrośnie się taki ośrodek do kilku tysięcy. A wtedy nie damy rady, by to okiełznać. Wymknie się spod kontroli, a zatem nie będziemy powtarzali tego, co było w przeszłości. Dlatego nie chcemy tutaj takiego ośrodka. Przeciwni obozowi są także pracownicy portu w Calais. Nie przyjeżdżajcie tutaj, żeby dostać się do Wielkiej Brytanii. Innego zdania są organizacje humanitarne, które zapowiadają zaskarżenie decyzji władz do sądu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O sporcie Renata Susałka. Przegląd sportowych wydarzeń dnia rozpoczął od jedynego medalu, jaki zdobyli polscy pięściarze w Mistrzostwach Europy w Charkowie. Tylko Mateusz Polski w wadze do 64 kg wywalczył brąz po jednogłośnej porażce na punkty z reprezentantem Armenii, Porvanesem Baczkowem. Mateusz Polski ma spory niedosyt, oceniając swój występ. Od połowy pierwszej rundy byłem taki zdjęty, nie wiem, czym to było spowodowane. Wcześniej z nim wygrałem, taki jest boks, raz się ma lepszy dzień, raz gorszy. Fajnie, że zdobyłem ten medal, to jestem troszeczkę zły na siebie, bo wiem, że byłem tak blisko, żeby być w finale Mistrzostw Europy. Mateusz Polski wywalczył jednogłośnie kwalifikacje do tegorocznych Mistrzostw Świata w Hamburgu, a udział w tej imprezie zapewnił też sobie inny z Polaków, Damian Kibior, choć nie zdołał się zakwalifikować do półfinału wagi 69 kg. Jarosław Świderski zajął trzecie miejsce w finałowych zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Wilnie. Najlepszy był Francuz Valentin Pradé, który o 4 punkty wyprzedził Ukraińca Pawła Tymoszczenko, a Świderskiego o 12 punktów. Polscy lekkoatleci, którzy w osłabieniu spowodowanym kontuzjami wystartowali w drużynowych Mistrzostwach Świata w Lille, dziś w eliminacjach też nie brylowali. Faworyzowana Ewa Swoboda nie zdobędzie ani jednego punktu dla Polski, gdyż popełniła falstart w biegu na 100 metrów i została zdyskwalifikowana. Moim zdaniem to nie był taki wyraźny falstart, bo myślałam, że po prostu wyszłam. Trudno, taki jest sport, punktów nie zdobędziemy. Powiedziałam, że pobiegnę 11-15, ale nie wyszło, no za bardzo może chciałam. Dzisiaj rozgrywano tylko eliminacje, jutro i pojutrze lekkoatleci będą zdobywać punkty do klasyfikacji drużynowej, ale o podium będzie szalenie trudno. Polskie piłkarki ręczne wystąpią w Mistrzostwach Świata, które w grudniu odbędą się w Niemczech, choć przegrały kwalifikacje z mistrzyniami olimpijskimi Rosjankami. Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej przyznała Polkom dziką kartę, a decyzję uzasadniła 4. miejscem Polek w Mistrzostwach Świata w Danii 2 lata temu. Zadowolony trener reprezentacji Leszek Krowicki. Nie ukrywam, że budując tą nową reprezentację zależy nam na licznych konfrontacjach sportowych, stąd udział w Mistrzostwach Świata jest na pewno takim pozytywnym sygnałem. Cieszymy się, że dotychczasowe rezultaty, jakie polska reprezentacja uzyskała, przyczyniły się do tego. No i będziemy starali się oczywiście dzięki temu motywować nas mocniej jeszcze w tej całej pracy. Losowanie grupy Mistrzostw Świata Szczypiornistek odbędzie się we wtorek w Hamburgu. Łukasz Kubot z Marcelo Melo znów zagrają w finale gry podwójnej tenisistów, tym razem w turnieju na trawiastych kortach w Halle. Polsko-brazylijski debel pokonał w półfinale Francuza Fabrisa Martena i Hiszpana Alberta Ramosa Vinolasa. W półfinale gry pojedynczej turnieju w Niemczech Roger Federer wygrał z reprezentantem gospodarzy Florianem Mayerem. Następnym rywalem Szwajcara, 8-krotnego triumfatora tej imprezy, będzie Rosjanin Karen Khachanov. W drugiej parze półfinałowej zagrają Francuz Richard Gasquet i reprezentujący Niemcy Aleksander Zwieriew. Z kolei w turnieju tenisisty na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu w półfinałach singla spotkają się Hiszpan Feliciano Lopez z Bułgarem Grigorem Dimitrievem oraz Chorwat Martin Cilic z Luksemburczykiem Gilles Millerem. Reprezentacja Hiszpanii awansowała do półfinału rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy piłkarzy do 21 lat. W ostatnim meczu grupowym w Bydgoszczy Hiszpanie pokonali Serbów 1-0. Z turnieju odpadli Portugalczycy, którzy zajęli 2. miejsce w grupie, choć w ostatnim meczu w Gdyni wygrali z Macedonią 4-2.
Polscy siatkarze młodzieżowcy do 21 lat, mistrzowie Europy, od zwycięstwa rozpoczęli swój udział w Mistrzostwach Świata w Czechach. Polacy zwyciężyli Marokańczyków 3-0 w Brnie i jutro zagrają z Czechami, a pojutrze z Kanadą. Na koniec pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni, w rejonach podgórskich od 11 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już ostatnia godzina naszego piątkowego programu. Na zegarach prawie 10 minut po 23. A już teraz w Polskim Radiu 24 będziemy mówić o tym, jak pomagać osobom niewidomym. Wolontariusz potrzebny od zaraz. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Katarzyna Kornet. Podejrzewam, że zdecydowana większość z Państwa operuje nie tylko słuchem, ale też i wzrokiem. Prosiłabym jednak, aby dzisiejszej audycji wysłuchać przy zgaszonym świetle bądź z zamkniętymi oczami. Dzisiaj bowiem opowiemy o wolontariacie wśród osób niewidomych. O tej formie pomocy rozmawiałam z panią Małgorzatą Pacholec, dyrektorką Instytutu Tyfrologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Kontakt z osobą niewidomą wymaga przede wszystkim tej pierwszej odwagi, bo nie można kierować się jakimś stereotypowym myśleniem o osobach niewidomych, że niewidomy to jakiś szczególny człowiek. Są bardzo różni. Oczywiście trzeba też trochę się nauczyć, jak pomagać taktownie, jak pomagać efektywnie, jak pomagać, żeby niewidomy nie czuł się ubezwłasnowolniony, czyli żeby nie czuł się właśnie jakimś osobą jeszcze mniej wartościową. Ja dziś miałam rozmowę z moją chorą mamusią, która jest chora onkologicznie i raniutko mówiłam właśnie o tym. Mamusiu, dzisiaj będę miała wywiad z panią na temat wolontariatu. Przecież ty tyle lat byłaś wolontariuszką. Kiedyś była przecież po prostu moją pomocnicą niezwykłą, bo mateczką, ale od kilkunastu lat rzeczywiście była prawdziwym wolontariuszem w stowarzyszeniu. Miała dyżury, udzielała porad, pomocy, wie jak to robić i ona mi dzisiaj powiedziała: Małgosiu, praca z tobą jako osobą niewidomą, która no tyle organizowała różnych rzeczy dla innych, turnusów, szkoleń i ja mogłam w tym uczestniczyć i to był mój najlepszy okres w życiu. Tak mówi starsza osoba, która jest dziś chora, która jest no, w przededniu śmierci, a tak to podsumowuje. A więc myślę, że jest to niezwykła przygoda z różnymi ludźmi, też zmierzeniem się, zobaczeniem właśnie chyba tego, że ludzie też mają problemy i razem możemy je pokonać. I też zweryfikować własną sytuację. Często ludzie tak właśnie zamykają się w swoich tych takich małych enklawach, prawda, czy to jest mieszkanie, prawda, także jak się wyjdzie, to jest cudnie. Niewidomi to nie tylko płaczący i wymagają ich smutni ludzie, to są ludzie i tańczący, i śpiewający, i przedstawiający, i teatry, i piszący, i wydający gazetki, mający chęć podróżować. No ja mam cudowną wolontariuszkę, która ze mną współpracuje od 5 lat, która przyszła świadomie. To rzadko się zdarza, ale właśnie kiedy przeszła na emeryturę, a miała bardzo atrakcyjną i bardzo taką aktywną pracę, wymagającą kontaktu z ludźmi, świadomie pomyślała, że chce na tej emeryturze być nadal aktywna, no i pomyślała, że stowarzyszenie i może Polski Związek Niewidomych to będzie dobre miejsce. I tak się stało. Jest to z nami od już 5 chyba, albo nawet 6 lat. Regularnie przychodzi na dyżury, ale też i podróżujemy. I ona mówi, tak, ja mam ciekawe życie. Inni też jej zazdroszczą. Niedługo wybieramy się na kolejną podróż zagraniczną i to wcale nie prywatną, tylko podróż właśnie w sprawach niewidomych. Więc myślę, że no ja tutaj tak pokazuję jakby no, tą całą, prawda, paletę. Możemy wywnioskować, że wolontariat otwiera granice, dosłownie nawet, a propos tych podróży zagranicznych. Jak szeroki wachlarz ofert mają osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami tutaj w Stowarzyszeniu Związku? Przede wszystkim do nas przyjść i nie zrażać się pierwszym przyjęciem, bo my nie mamy takiej otwartej, w cudzysłowie, szkoły dla wolontariuszy. I kim są? Na początku są to przewodnicy osób niewidomych czy słabowidzących i my uczymy, jak prowadzić osobę niewidomą czy słabowidzącą, żeby nie narazić jej na jakieś spotkanie z przeszkodami, ale
ale też właśnie to, co powiedziałam wcześniej, żeby nie myślała ta osoba, która jest prowadzona, że no, jest przedmiotem, a więc podmiotowe traktowanie osoby niepełnosprawnej. Uczymy tego. A więc pierwsza rzecz to wolontariusz, żeby był wolontariuszem w naszym środowisku, to musi być dobrym przewodnikiem. Wiedzieć, jak pomagać taktownie, jak dyskretnie, jak się wycofywać z pomocy, bo pomoc nie polega na tym, że jest się aniołem stróżem, który jest cały czas, prawda, za plecami i chroni jak maciupeńkie dziecko, prawda. Osoba niepełnosprawna przecież jest osobą dorosłą i ona powinna mieć cały czas poczucie, że odpowiedzialność za siebie właśnie ona dzierży. Tu jest ta pomoc dyskretna. Druga rzecz to jest czas, oczywiście trzeba mieć. I to też nie musi być tak, że wolontariusz ma czas bez przerwy. Potrzeba nam na przykład wolontariuszy do tego, żeby pomóc ludziom dotrzeć na imprezy, które organizujemy cyklicznie, cudowne koncerty na przykład. A więc wolontariusz jest nam potrzebny do przemieszczania się przede wszystkim, do może współorganizacji pewnych imprez dla osób niewidomych, koncertów, odczytów. Wolontariusz też jest potrzebny, żeby pomóc ludziom w tych codziennych czynnościach. Czasami może dotrzeć do urzędu, może wypełnić jakieś kwity, jakieś formularze. Wolontariusz powinien też wiedzieć, no, że też to nie tylko są ręce i chęci, ale też wiedzieć, jakie są serwisy, jakie pomoce ułatwiające codzienne życie. A czasami to są bardzo proste rzeczy, bo to na przykład taką pomocą może być gadający zegarek. Proszę, mój zegarek gada. Jest godzina 9:00. Gadający czy zegarek, czy termometr. No ja w tej chwili opiekuję się mamusią, tak jak powiedziałam, chorą i jestem osobą niewidomą, a mam ciśnieniomierz, mierzę jej codziennie ciśnienie gadający, no mierzę jej temperaturę gadający. I to też jest odkrycie. Jak bardzo wolontariusz może zmienić życie osoby, która nie jest pełnosprawna sama? Może pokażę taką historię, bardzo często się zdarza, a mianowicie ludzie tracą wzrok. Ludzie tracą wzrok, mieli znajomych, pracę, podróżowali, jeździli samochodem i tracą wzrok. I co się dzieje w ich życiu? Nie widzą, tracą często pracę, nie mogą dalej wykonywać tej pracy, nie znają żadnych technik jeszcze, które ułatwiają osobie niewidzącej funkcjonowanie, prawda, i komunikację na przykład komputerową, ale przede wszystkim boją się wychodzić z domu w nieznany teren, bo się boją upadku, boją się, że nie trafią, boją się, że spadną ze schodów. Ludzie są więźniami swoich mieszkań i takich więźniów jest mnóstwo. Na szczęście jest radio, więc myślę, że może niektórzy z nich mnie słyszą, ale życie ich może się zmienić, kiedy trafi do nich człowiek, który ma chęć i ma odrobinę wiedzy, co się dzieje z takim człowiekiem i jak mu pomóc. Przede wszystkim wyprowadzić z domu, doprowadzić do ludzi, którzy potrafią profesjonalnie pomóc na rehabilitacji. To, że człowiek jeszcze coś umiał wykonywać jeszcze 2 lata temu czy rok, okazuje się, że zniknął nam, jakoś nie widuje sąsiada. Okazuje się, że ten sąsiad jest w domu załamany, w depresji. Odnotowujemy niestety, ale i nawet w naszej organizacji próby samobójcze, ale niektóre się kończą niestety śmiercią. Także problem jest bardzo poważny. Jak może zmienić wolontariusza? Więc przede wszystkim no jest to drugi człowiek, który może wyprowadzić na spacer. Pomóc w tych codziennych czynnościach. Jeżeli człowiek słabowidzący, niewidomy, mieszka sam, ma problemy z różnymi rzeczami, z obsługą dotykowych pralek. Wszędzie są te wyświetlacze, które dla osób widzących, no wydaje się, że to jest no naturalne, to już jest chleb powszedni, prawda? A kiedy człowiek nie widzi, nagle staje się zakładnikiem tej technologii. Nawet zwykłe pranie może nastręczać problem. Posegregowanie bielizny na jasną i na ciemną, sparowanie, nie wiem, skarpetek, jak rozpoznać nazwy leków, jak się nie zna Braille'a. Przecież jak człowiek traci wzrok, to nie jest tak, że on się nagle już, bach, przestawił się i już umie. Nie umie, musi się tego nauczyć. Uczycie wolontariuszy, jak pomagać, nie szkodząc. Nigdy wolontariusz nie ma przed sobą osoby niewidomej, tylko osoba niewidoma jest te pół kroku za i podaje się zawsze łokieć. Nie trzymam, nie obejmuję, nie popycham, nie biorę na ręce, prawda? No już tak śmieję się, ale po prostu podaję łokieć. I osoba niewidoma jest te pół kroku lekko z tyłu. To ustawienie pozwala wyczuć osobie niewidomej, jakie są ruchy ciała przewodnika. Prosta sprawa też jest, jak się pokazuje, jak usiąść przy stole, na krześle. Bierze się rękę osoby niewidomej, kładzie się na oparciu krzesła, a drugą rękę tej osoby pokazuje, gdzie jest siedzenie. Jeżeli stawia się szklankę z wodą, to się dotyka tą szklanką dłoni tej osoby, żeby wiedziała, gdzie tu stawiam. Tu
tu stawiam, prawda, żeby ta osoba już wiedziała, a nie machnie ręką i rozleje. Ale zapraszamy i na pewno można więcej się dowiedzieć, można więcej zrozumieć. My mamy też dla wolontariuszy, dla osób, które chcą się nauczyć, my mamy specjalne pomoce, które symulują, czyli udają niektóre wady wzroku, niektóre schorzenia wzroku, a więc zakładamy takie specjalne, no można powiedzieć, okulary i one pokazują, jak się widzi przy zaćmie, jak się widzi przy jaskrze, jak się nie widzi, no można powiedzieć, jak się nie widzi, prawda, gorzej widzi, ale też my zakładamy gogle, jak się nie widzi, w czym jest problem. Nasze szkolenia prowadzimy też tak, że na przykład zasłaniamy oczy wszystkim widzącym i prosimy, żeby, prawda, siedzimy przy stole i pijemy kawę, rozmawiamy i co się okazuje? Ludzie dzielą się, jak się czuli, prawda, w tej sytuacji. Wydaje się, że no, napić się kawy po niewidomemu, no to jaki to problem, prawda, zjeść ciasteczko, sięgnąć po ciasteczko, jak które wiem, gdzie. I to macanie, ta nieporadność, ten paraliż, no ludzie tak to opisują i zaczynają wczuwać się w tą nieporadność tej osoby, która naprawdę nie widzi i nie może zdjąć tej opaski z oczu. To są fantastyczne doświadczenia. Zapraszamy, my tu na Konwiktorskiej w Warszawie prowadzimy takie szkolenia, takie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla różnych grup. Nazywamy je Laboratorium Ciemności. I to w tym Laboratorium Ciemności w ciągu 1,5 godziny można właśnie taki mini kursik przejść i wtedy taki wolontariusz, ojej, odkrycie Ameryki. Ale wiemy, że jeżeli kogoś spotka, kto ma taki problem, a to powie, ja byłem w Polskim Związku Niewidomych, widziałem, że tam mają, warto pójść. Niezwykłą wolontariuszką jest pani Irena Koch, która niewidomym intensywnie pomaga od 35 lat. Panią Irenę zapytałam, jakim odbiorcą pomocy jest osoba niewidoma. Jak każdy człowiek potrzebujący, on jest skrępowany. Człowiek jest skrępowany, że potrzebuje cudzej pomocy. To zresztą wszyscy to odczuwamy. Też nam czasami jest trudno kogoś poprosić o nawet jakąś drobną przysługę. A niewidomym i innym osobom, myślę, też jest trudno prosić, jak są w przymusowej sytuacji. Jak czegoś sami nie mogą zrobić, jak muszą komuś powierzyć jakąś swoją, no, kłopotliwą sytuację. Prawda, coś zobaczyć, na przykład kiedyś jedna z pań niewidomych, no tak długo się widzę, że wahała, ale zapytała mnie, mówi, wiesz, byłam tam, to już było dość dawno, mówi, byłam gdzieś dalej w Polsce i wracałam, mówi, wiesz, głowa mnie swędzi, czy mogłabyś sprawdzić, czy ja przypadkiem czegoś nie złapałam. No na przykład tego typu sytuacje są różnego rodzaju kłopotliwe, takie wstydliwe. Niewidomi mówią, oko, potrzebuję oka. I to jest coś, co czasami nie tylko jest to oko, bo czasami jest to i ręka. Też takim zadaniem, że tak powiem, wolontariusza, dać szansę człowiekowi niewidomemu, czy też jakiegoś rewanżu właśnie, że ktoś coś może dla mnie też zrobić. No na przykład chodziłam do pani niewidomej, bardzo chorej, ciężko chorej, do szpitala. I ona wtedy, to był początek mojej działalności, ja miałam dużo różnych problemów i w pracy, no szereg różnych. Ja przychodziłam, pomagała mi tam, jak to w szpitalu bywa, codziennie. A ona chętnie później, jak już ja jej pomogłam, to jeszcze zawsze chwilę się zatrzymałam i wtedy ja jej tam ją pytałam o coś, co ona sądzi o czymś tam na przykład. Bardzo to było cenne, że nie tylko ona jest jakby moim obiektem, ale też jest i w jakimś sensie no, kimś bliskim, kimś jakaś relacja się też nawiązuje, prawda, że ona mi też coś może pomóc, czy choćby nawet właśnie tego czasu swojego troszkę ofiarować dla mnie. Pani Rano, pracuje pani na co dzień, pracuje pani w Instytucie Matki i Dziecka. Jak bardzo czasochłonny jest wolontariat? Bywa czasochłonny. Są takie okresy, na przykład w tej chwili szykuje się do wyjazdu z niewidomymi. Od 83 roku, każdego lata w lipcu jadę z niewidomymi w góry. Raz się zdarzyło nam na morze brać na obóz, na tak zwany obóz. Początkowo jeździłam z rodzinami, to były rodziny niewidomych z dziećmi, a później w tej chwili jest to bardziej młodzież niewidoma, troszkę osób też niepełnosprawnych, takiej młodzieży niepełnosprawnej, niewidomej. Zawsze troszkę jest uczestników, także w tej chwili taką głowę mam zajętą, co powinnam, kogo tu jeszcze prosić, bo tych wolontariuszy nam troszkę brakuje przed wyjazdem. Kogo państwo potrzebują do takich wyjazdów? No potrzebujemy przede wszystkim
młodych, takich chętnych, którzy by poszli w górę. To jest młodzież taka kończąca studia, studiująca, stosunkowo jeszcze młodzi, którzy by chcieli troszkę też ten czas wykorzystać na swobodne pochodzenie po górach. Wyjeździmy blisko Limanowej. Także to nie są wielkie góry. Największą górę, jaką próbujemy co roku zdobywać, to jest Turbacz. To jest taka już największa, jakby taka korona naszych gór. To jest Turbacz, zdobycie, wyprawa, to jest całodzienna. Także chętnych do chodzenia, zadania to po pierwsze właśnie spacery, ale również też, ponieważ sami się żywimy z niewidomymi w te góry, czy górki, góry i inne, czasami po zakupy, no sami gotujemy. Także też uczestnictwo w takim wspólnym szykowaniu posiłków. To wyjazdy, a poza wyjazdami, w jaki sposób jeszcze pani jest włączona w pracę wolontariacką? Opiekuję się, chodzę do szpitali, szczególnie chorymi, ale czasami są jakieś takie potrzeby. No w tej chwili konkretnie znajoma pani niewidoma złamała nogę, jest w laskach, ale potrzebuje herbaty owocowej. Bo powinna sporo pić, a tak jakoś nie bardzo jej ta zwykła herbata tam smakuje, herbaty owocowe. Jeszcze coś tam trzeba będzie dla niej dokupić. Także to taką osobą. Niedawno jeszcze 2 tygodnie opiekowałam się panią w szpitalu. Chodziłam, jak tylko założyłyśmy, żeby codziennie ktoś z duszpasterstwa był u niej w szpitalu. No, w tej chwili niestety już pani zmarła, ale starałyśmy się otoczyć opieką. To tak na bieżąco, jakie są potrzeby. Ktoś zadzwoni, coś potrzebuje. Staram się to w miarę możliwości pójść z kimś do lekarza. A zdarzają się trudne momenty w tej pomocy wolontariackiej? Odejścia, o których pani wspomniała, tak, na pewno? Na pewno. Na pewno to zależy, jak człowiek się bardzo angażuje, ale też nie ma tutaj, rozmawiamy u mnie w domu, przez prawie 3 lata mieszkała u mnie niewidoma, bardzo ciężko chora młoda osoba. I ja od początku zdawałam sobie sprawę, że ona, no, odejdzie, tak, że była już właśnie cały czas na morfinie. I to był dobry czas, to był naprawdę bardzo dobry czas. Starałam się, żeby jej było jak najlepiej, jak najmniej, żeby cierpiała, bo to towarzyszyło temu ogromne cierpienie fizyczne. Choroba niestety postępowała także jest to trudny czas, ale jest na końcu takie poczucie dobrze wypełnionej misji. Brzmi to może patetycznie, ale tak jest, że coś dobrego, jak zobaczyłam jeszcze jej, ona była osobą ociemniałą i później próbowała coś pisać, nie kontrolowała już tego wzrokiem, więc to pismo było takie rozjechane na wszystkie strony, bardzo takie, no nawet trudne, czasami litery poprzestawiane, prawda, także ten, ale no tutaj jak zobaczyłam w jej papierach takie ukryte, właściwie takie jakieś notatki, które pewnie mi chciała albo przekazać, że jest mi tak bardzo wdzięczna i że to taki jest dobry czas. To było mi po prostu miło. No i żal, oczywiście jest żal po osobach, które odchodzą, którym się człowiek dużo zajmuje. Nie każdy wolontariusz będzie w stanie na siłach opiekować się osobą, która odchodzi. Jest też potrzeba pomocy osobom niewidomym na takim poziomie życia codziennego. Na pewno i to najbliżej, że tak powiem, często mieszkających. Myślę, że niewidomi marzą, ani za mało spacerują. Chętnie by, pogoda jest, jak jest tylko sprzyjająca pogoda, myślę, że wiele osób by chętnie wyszło dla zdrowia, żeby się przejść, żeby tak, no trudno czasami tą laskę wziąć. Jak laskę, szczególnie, że z wiekiem człowiek się, tak jakby to powiedzieć, wypala, że niewidomi bardziej się wypalają niż ludzie widzący, bo to wychodzenie samodzielne z laską wymaga więcej uwagi, więcej napięcia, także z wiekiem to człowiek się szybciej wypala. No a jakby ktoś przyszedł i zaproponował jakiś spacer, coś, myślę, że tego typu, a czasami trzeba zakupy, no różnego rodzaju myślę, że jest pomoc potrzebna. Najlepiej to w najbliższej okolicy, bo najmniej wtedy człowiek czasu traci. Ta osoba też jest najmniej skrępowana, prawda? Jak ktoś zapuka, powie, robię zakupy, może pani coś kupić, idę tam coś kupić i prawda, to człowiek też jest mniej skrępowany, jak to nie wymaga, oj, godzinę jechałam i ten, prawda? Powiedziała pani na początku naszej rozmowy, że niewidomy ma potrzebę, żeby ktoś był jego okiem, ręką, ale ma też potrzebę pomocy sercem. No na pewno serce jest ważne, takie
dobry sposób, doceniający też wartość drugiego człowieka. Ważne jest, żeby też dać szansę temu drugiemu się pokazać jakoś, jakieś swoje dobre strony, posłuchać, wysłuchać czasami. Ja tu sporo rozmawiam przez telefon, bo to jest to, co taka już najbardziej wysłucham, pocieszę, no staram się jakieś dobre słowo powiedzieć. To też jest forma przez telefon, jak najbardziej. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przekonała Państwa o konieczności i wadze pomocy osobom niewidomym czy niedowidzącym. Niestety liczba wolontariuszy spada, więc jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grupy wolontariackiej, proszę skontaktować się z Polskim Związkiem Niewidomych. Tu Polskie Radio 24, minęła 23:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. PKN Orlen laureatem Głównej Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. Tę samą firmę nagrodzono również w kategorii Filantrop Roku. W kategorii Przełomowe rozwiązanie wygrała firma Hyper Poland. Prezes Hyper Poland Krzysztof Tabiszewski z radością przyjął wyróżnienie i wyjaśniał, że nagrodzony został wymyślony przez jego firmę nowy środek transportu. Nowy środek transportu nazywany potocznie jak kapsuła, czyli coś jak połączenie pociągu i samolotu. Polega na tym, że między dwoma punktami, na przykład dwoma miastami, budujemy taką rurę, która jest szczelna, i w tej rurze obniżamy ciśnienie. I ten prosty zabieg pozwala nam na to, żeby znacznie zmniejszyć opory powietrza, czyli możemy poruszać się bardzo szybko przy bardzo małym zużyciu energii. Normalny samochód byłby w stanie w takiej rurze spędzić do 1000 km na godzinę. W kategorii Skarb Narodowy zwyciężyły PZU i Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski. W kategorii Ambasador Biznesu RP nagrodzono toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, natomiast w kategorii Dobry Zarząd Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gala rozdania nagród gospodarczych Polskiego Radia odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Patronat honorowy nad projektem objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Premier Beata Szydło zaapelowała w Brukseli o bardziej ambitne wytyczne do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. W ocenie polskiego rządu dokument, który kilka tygodni temu opublikowała Komisja Europejska, jest zbyt ogólny. Słychać także głosy, że w interesie krajów naszego regionu byłoby twarde i jednoznaczne stanowisko w sprawie Nord Stream 2, by nie otwierać drogi do ustępstw wobec Rosji. Opinię Polski premier Beata Szydło przedstawiła na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. Komisja Europejska powinna mieć silny mandat, a Rada Europejska powinna znać zawartość tego mandatu. I ten mandat powinien zapewnić wdrożenie prawa unijnego wobec tej inwestycji. To jest nasz cel i to podkreślałam w swoim wystąpieniu. Tymczasem w wytycznych do negocjacji z Rosją nie ma jednoznacznego stanowiska, że unijne przepisy powinny mieć zastosowanie w całości zarówno do części morskiej, jak i lądowej. Gdyby taki był warunek Brukseli, inwestycja Nord Stream 2 byłaby nieopłacalna. Rozmowy z Moskwą to pomysł Komisji Europejskiej, która tłumaczyła, że różne są ekspertyzy na ten temat i że inwestycja nie może być w próżni prawnej. Komisja zaproponowała więc wynegocjowanie wspólnych warunków dotyczących budowy Nord Stream 2. 5 osób zostało śmiertelnie porażonych prądem w parku wodnym w północno-zachodniej Turcji. Według doniesień agencyjnych wśród ofiar są 58-letni właściciel akwaparku i jego 30-letni syn. Zostali porażeni po tym, jak wskoczyli do basenu, gdy zauważyli w wodzie trójkę nieprzytomnych dzieci. Jak podaje turecka telewizja NTV, były to dzieci w wieku 12, 15 i 17 lat. Do tragedii doszło w mieście Akyazi. Wszystkie porażone prądem osoby przewieziono do szpitala, ale żadnej nie udało się uratować. Jeszcze jedna osoba została ranna. Wstępnie specjaliści stwierdzili, że w parku wodnym nie było urządzenia, które automatycznie w momencie awarii odcina dopływ prądu. Problem lwowskich śmieci, które od kilku tygodni nie były wywożone z miasta, rozwiązany. Teraz ze Lwowa trzeba wywieźć od 6,5 nawet do 12 tysięcy ton odpadów. Rada Miejska Lwowa nie była w stanie porozumieć się z położonymi poza miastem wysypiskami śmieci. Sprawą zajmowały się władze centralne. O rozwiązanie problemu apelowała nawet Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. W końcu sprawę, która nabrała charakteru politycznego, przejęła kontrolowana przez prezydenta administracja obwodowa i problem udało się rozwiązać. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, nie jest zadowolony z tego rozwiązania. U władzy jest dużo biznesmenów, którzy mówią, są pieniądze, jest rynek, dajcie pieniądze i rynek, wtedy przestaniemy blokować wywóz śmieci. Nie ma rady, musimy się zgodzić i ratować Lwów. Andrii Sadowy twierdzi, że władze centralne obawiają się popularności jego i jego partii. Samopomoc, która jest obecna w ukraińskim parlamencie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio.
Wywóz śmieci wraz z bieżącymi ma zająć 2 tygodnie, przy czym ratusz podaje ilość niemal dwukrotnie większą niż administracja obwodowa, 12 tysięcy ton. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Ufam, że wysiłek wspólnoty międzynarodowej doprowadzi wkrótce do zakończenia konfliktu w Syrii, do odbudowy zniszczonego kraju i powrotu uchodźców do domu, którym jako Kościół katolicki w Polsce będziemy nadal pomagać. Napisał tak metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Kondecki, w liście do nowo wybranego patriarchy grecko-katolickiego Kościoła Melchickiego, Józefa. Arcybiskup Kondecki zapewnił patriarchę o duchowym i materialnym wsparciu osób żyjących na terenach objętych wojną. Już kilkakrotnie organizowaliśmy we wszystkich parafiach i domach zakonnych w Polsce dni modlitwy i pomocy dla Syrii, w czasie których Polacy okazywali wielkie serce i hojność, odpowiadając wielkodusznie na nasz apel. W trudnych doświadczeniach bólu i śmierci, rozpadu rodzin i więzi społecznych, niepowetowanych strat materialnych spowodowanych przez wojnę, chcemy zapewnić raz jeszcze, że nie jesteście sami, napisał przewodniczący Episkopatu. Podkreślił, że z radością przyjął informację o wyborze patriarchy Józefa, który potwierdził papież Franciszek. W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce składam waszej błogosławioności serdeczne życzenia, prosząc Boga, aby błogosławił i umocnił wasze patriarsze posługiwanie, zwłaszcza wśród umęczonych wojną i niepokojem wiernych w Syrii i Libanie, wskazał arcybiskup Gondecki. Nie zapominajmy, że na wschodzie także i dziś chrześcijanie, zarówno katolicy, prawosławni, jak i protestanci, przelewają krew, która staje się pieczęcią ich wiary, powiedział papież w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej dzieł pomocy kościołom wschodnim. Przypomniał, że wspólnoty te bardzo często doświadczały prześladowań. Fala emigracji osłabiła ich obecność na terenach, na których przez lata rozkwitali. Te wydarzenia pozwoliły im doświadczyć Krzyża Chrystusowego, który jest przyczyną cierpienia i trwogi, ale zarazem źródłem zbawienia. Bez krzyża bowiem nie można być uczniem Chrystusa, mówił papież. Oby wierni ze wschodu, którzy zmuszeni są do emigracji, zostali przyjęci w miejscach, do których przybędą, i aby mogli tam żyć według własnej tradycji kościelnej. W ten sposób wasza działalność, drodzy przedstawiciele agencji wchodzących w skład dzieł pomocy kościołom wschodnim, będzie mostem między zachodem i wschodem, powiedział Ojciec Święty. Kościół katolicki wezwał władze Kolumbii oraz partyzantów z marksistowskiej Armii Wyzwolenia Narodowego do zawarcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni na czas wizyty papieża Franciszka w tym kraju. Zgodnie z zapowiedzią Watykanu, papieska pielgrzymka odbędzie się między 6 a 11 września. Zawieszenie broni byłoby wyrazem woli przyjęcia przez naród kolumbijski osoby Ojca Świętego i jego przesłania, napisali kolumbijscy biskupi w specjalnym liście. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24, za 24 minuty północ, za dziś Dzień Ojca. W Polskim Radio 24 Tomasz Terlikowski, ojciec 5 dzieci, pisarz, publicysta, mówił o swojej książce i o wychowaniu dzieci. A rozmawiał z nim Krzysztof Świątek. Napisał pan wspólnie z żoną taką książkę o znamiennym tytule Masakra piłą mechaniczną w domu Terlikowskich. I tytuł tej książki jest takim wyraźnym, sarkastycznym odniesieniem się do jednak wciąż niestety powszechnej reakcji, z jaką pewnie spotykają się rodziny z dużą liczbą dzieci, pewnie nawet od trójki czy czwórki dzieci wzwyż. No właśnie na taką reakcją, kiedy słyszy się, że no właśnie państwo Terlikowscy mają 5 dzieci, masakra. Tak, ta masakra pada bardzo często, jak powiedział, ale też akurat częściej się spotykają z taką reakcją kobiety niż mężczyźni. Mężczyźni mają dużo lepiej. Jak idę ze swoją piątką dzieci sam na przykład do sklepu, to mnie wszyscy puszczają. Pani mówi, nie, pan idzie, nie, ja sobie z jednym nie radzę, to pan to musi mieć masakrę, to pan pójdzie i bez kolejki, wypłacę wszystko. Więc oczywiście masakra pada i jest to trochę żartobliwe sformułowanie, dlatego że tak naprawdę z mojego doświadczenia jako ojca, myślę, że podobnie z doświadczenia mojej żony jako mamy, wynika, że z piątką jest łatwiej niż z dwójką. Znaczy, że właśnie, że to jest, że masakra jest przy dwójce. Taka naprawdę masakra. Natomiast przy piątce jest łatwiej. Dlatego, że starsze dzieci później... Dlatego, że z różnych powodów. Dlatego, że rodzice na przykład przy piątce dzieci nie odgrywają roli kolegów. Ja nie muszę się, mogę się bawić z dziećmi, jeżeli mam ochotę. Mogę, ale nie muszę, dlatego, że one mają towarzystwo. Nie muszą szukać towarzystwa, nie muszą szukać kogoś, kto z nimi zagra w karty. Nie muszą szukać kogoś, kto z nimi zagra w Monopoly, czy w jakąkolwiek inną grę. Mają rodzeństwo i gra z nimi rodzeństwo. Jeśli, Chociaż kiedyś pan mówił o tym, że właśnie to, że dorośli mężczyźni mogą się pobawić właśnie w kolejkę. To jest fantastyczne, ale oczywiście, to jest pewne usprawiedliwienie, dlatego, że można w takie zabawy wchodzić. Ale oczywiście, że tak, więc ja nie powiedziałem, że nie
mogę się bawić, tylko nie muszę. To znaczy, jakby to powiedzieć, one mają siebie. Doskonały przykład to jest przykład nauka jazdy na rowerze. Znaczy, wiadomo, że rówieśnik nauczy rówieśnika lepiej, czy prawie rówieśnik, jeździć na rowerze niż ojciec. W związku z tym, o ile pierwsze dziecko uczyliśmy my jeździć na rowerze, drugie jeszcze też, to pozostało, no, najmłodszy jeszcze nie jeździ samodzielnie, 3 lata dopiero ma, więc, ale dwójkę pozostałych oni się uczyli od starszego rodzeństwa. Znaczy, ja wprawdzie ich wyprowadziłem, żeby ich uczyć, ale na chwilę musiałem odejść, żeby coś załatwić. Jak wróciłem, to okazało się, że akurat dwaj synowie jeżdżą już fantastycznie na rowerkach, ponieważ nauczyły ich tego robić starsze siostry. Więc jakby one nie są, nie wymagają cały czas takiego helikopterowego wychowania. To znaczy, nie musimy nad nimi cały czas czuwać, ponieważ one czuwają nad sobą. I to jest prostsze z tego punktu widzenia. Też jak nabiera dystansu, znaczy okazuje się nagle, że dziecko to nie jest szklanka. To znaczy, nie muszę nad nim cały czas być. Czasami widuję takie mamy, szczególnie, chociaż i ojcowie coraz częściej się tacy zdarzają, które jak helikopter krążą nad dzieckiem. Znaczy, dziecko idzie i jest zejście z dywanu na podłogę. A matka stoi nad nim i mówi, synku, tylko się nie przewróć. Znaczy, no jak się przewróci i spadnie z dywanu na podłogę, to naprawdę się nic nie stanie. Jeżeli będzie biegał po podwórku i przewróci się, to się w 99% przypadków nic nie stanie. A jeśli się nigdy nie wywróci, no to będzie ciamajdą przez całe życie. Znaczy, jeżeli naprawdę chcemy wychować ciamajdy, no proszę bardzo, no to czuwają nad nimi. Przy trzecim dziecku, szczególnie chłopcy, prawda? Muszą się wybiegać, że oni są stworzeni do roli dokładnie twardzieli. Dokładnie, do roli twardzieli. No i jakby musimy im to umożliwić. I przy trzecim dziecku to się po prostu ułatwia, bo nie mamy już trzeciej ręki, żeby je trzymać. A przy piątym, żartują fachowcy, zmienia się wszystko, ponieważ czwórkę jeszcze można, jak jest małżeństwo, to matka trzyma dwóch czy dwoje, ojciec trzyma dwóch czy dwoje i idą. Przy piątym wdziela się element chaosu, bo ktoś jest niepilnowany i jest dużo weselej. Znaczy, jakby jest też naprawdę prościej. I oczywiście to nie jest tak, że nie ma roboty, że jej nie ma więcej, ale tak na zdrowy chłopski rozum. To jest pytanie, które moja żona zawsze zadaje matkom, które mówią, ile pani ma roboty. Mówi, a pani gotuje obiad dzieciom? No gotuje. No to jaka różnica, czy pani ugotuje pół paczki klusek, czy trzy paczki klusek? Znaczy, one się gotują tyle samo, tyle, że ich więcej wychodzi. Jaka różnica, czy pani ugotuje mały garnek zupy, czy duży garnek zupy? No przecież to trwa tyle samo. Prawda jest taka, że życie jest nieprzewidywalne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego ani to wobec jednego dziecka, ani wobec piątki dzieci. Po prostu w pewnym momencie trzeba dzieciom dać wolność. Dlaczego? No choćby dlatego, że przecież my nie chowamy tych dzieci do siebie. No nie, ja nie jestem ojcem po to, żeby dzieci całe życie były ze mną, tylko po to, żeby je wypchnąć w świat, żeby chłopcy zostali ojcami, albo księżmi, albo zakonnikami, to jest ich wybór, a dziewczęta, żeby zostały matkami, albo siostrami zakonnymi, to znowuż jest ich wybór. Ale one muszą wyjść z domu, a żeby wyjść z domu, to muszą się nauczyć, że mają wolność. Wolność, to znaczy również wolność do nudzenia się. Mam jakąś taką fobię, że jak się dziecko nudzi, to jest dramat. Otóż to jest żaden dramat. No dziecko się nudzi, bo jest w takim wieku. Dorośli się rzadko nudzą, tak bym powiedział. A w dzieciństwie się nudzimy. I załatwianie za niego problemu... Z tej nudy też czasami się rodzi kreatywność. Dokładnie tak. Załatwianie za nich problemu nudy załatwia ich kreatywność, bo one czekają, że ktoś za nich znajdzie rozwiązanie, za nich znajdzie zajęcie. Otóż nie. To one muszą znaleźć sobie zajęcie. To nie znaczy, że dziećmi się nie trzeba zajmować, żeby nie było wątpliwości, ale nie trzeba za nich załatwiać wszystkiego. Chłopcy muszą wejść na drzewo. I to im akurat musi umożliwić ojciec, dzisiaj jest dzień ojca. Jakby to on jest od tego, żeby powiedział, właśnie. I odsunął na tyle daleko mamę, żeby nie mogła krzyczeć, że na pewno spadną. Może spadną. Znaczy, to nie jest wykluczone. To jest tak samo jak z tą jazdą na rowerze, prawda? Dokładnie, w pewnym momencie może się puszcza ten rower. Dokładnie tak. I on się wywali pewnie, albo że się nie wywali. Ale czy się wywali, czy się nie wywali, to czegoś nowego się nauczy. I od tego jest ojciec. Tak samo jak ojciec jest od tego, żeby kontrolował bójkę. Bójka, to co powiem, jest dla wielu herezją. Ale nie ma nic złego w tym, że chłopcy się szarpią. Nie ma nic złego w tym, że się dobiją. No dopóki nie ma zagrożenia bezpośredniego, że stanie się coś naprawdę poważnego, to po prostu trzeba im pozwolić zrealizować swoje potrzeby, a nie soluby. Dokładnie. Trzeba ich po prostu, jak już jest groźnie, to trzeba ich oddzielić, oczywiście. Ale też bez jakichś specjalnych nerwów, tylko ze świadomością, że mamy wychować wojowników.
Właśnie, panie redaktorze, pan mówi o tym wypuszczeniu czy wyjściu dzieci w świat. No szczególnie, no, chociaż to dotyczy też pewnie dziewczynek, ale chłopcy właśnie no, mają tą, są stworzeni do tego, żeby być tymi wojownikami, żeby się zmierzyć ze światem. No taka jest ich rola. A ten świat no, nie jest rozpieszczający, tak jak czasami środowisko w domu. No, świat nie jest rozpieszczający, a środowisko w domu jest, ale jest jeszcze inny problem, powiedział chyba najgroźniejszy. Otóż tak się składa, że niestety bardzo wiele matek, ojcowie są no, trochę, ale to z przyczyn biologicznych, od tego wolniejsi, zaczyna traktować swoich synków, szczególnie synków, jak swoich mężów. No bo to jest jedyny chłopiec, którego można rzeczywiście ukształtować od początku do końca. Męża się tak nie da. I skutek jest taki, że wychowujemy chłopców, którzy mają całe życie zostać przy mamie albo przy